Kibice Wisły Kraków nie będą mogli dopingować swojej drużyny na kolejnym meczu wyjazdowym. Mówimy więc o 5. spotkaniu w tym sezonie. Jak to się zaczęło, kiedy to się ewentualnie może skończyć, o tym w dzisiejszym materiale. Żeby zrozumieć te wydarzenia, należy się cofnąć do początku sierpnia tego roku, a konkretnie do 5 dnia sierpnia, kiedy doszło do bardzo tragicznych, przykrych i smutnych wydarzeń. Do sytuacji doszło w miejscowości Radłów, gdzie fanatycy Unitarnów wraz z kibicami z Krakowa organizowali turniej piłkarski. Jak się później okazało, pod stadion niespodziewanie przyjechali szalikowcy Zagłębia Sosnowiec, a także BKS-u Bielsko-Biała, czyli klubów zwaśnionych z organizatorami wydarzenia. W Radłowie doszło do starcia, w wyniku którego zginął jeden z kibiców z Bielsko-Białej, jak nieoficjalnie ustalił Szymon Jadczak. Zginął on po wystrzale z rakietnicy i później nadeszły echa tego skandalu. Dzień później, a więc 6 dnia sierpnia, kibice Legii Warszawa zorganizowali bojkot przeciwko Wiśle Kraków i nawoływali, żeby inne kluby nie przyjeżdżały zarówno do Krakowa, jak i żeby nie wpuszczać kibiców Białej Gwiazdy na swoje obiekty. Zaczęło się to wszystko od spotkania GKS-u Tychy z Wisłą Kraków. Wówczas klub z Tychów ogłosił taki specjalny komunikat, w którym napisał, że trybuna gości przeszła pewną awarię, no i jest wyłączona z użytku. Wówczas czytaliśmy, że w związku z ostatnimi ulewnymi opadami deszczu wykryto awarię systemu bezpieczeństwa w sektorze gości Stadionu Miejskiego w Tychach. W związku z tym sektor ten pozostanie zamknięty dla kibiców Białej Gwiazdy. Podczas sobotniego meczu 4. kolejki trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. No i co ciekawe, w kolejnym spotkaniu z Miedzią Legnica już tej usterki nie było i oczywiście fani z Legnicy byli obecni na tym stadionie. Później wielokrotnie ta sytuacja się powtarzała, dotyczyła zarówno obiektów w Legnicy, w Lublinie na stadionie pierwszoligowego Motoru, czy ostatnio w Bielsko-Białej, gdzie również nie było na stadionie kibiców Wisły Kraków, ale fani, zorganizowana grupa Wisły Kraków pojechała do Bielska i znajdowała się podczas spotkania pod obiektem. Ta sytuacja działa również w dwie strony, no bo na stadion Wisły Kraków również nie przyjeżdżają kibice drużyny gości. Jedyny wyjazd w tym sezonie to był ten mecz przy okazji zakończenia kariery Kuby Błaszczykowskiego w spotkaniu Wisła Kraków Stal Rzeszów. Wówczas na sektorze gości pojawiła się zorganizowana grupa z Podkarpacia, natomiast w następnych meczach już ten sektor gości był pusty. Dotyczyło to spotkań z Odrą Opole, Arką Gdynia, Chrobrym Głogów, pucharowy mecz z Lechią Gdańsk, Wisły Płock, Zniczu Pruszków, a ostatnio Resowi Rzeszów. Jak doskonale pewnie wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał, regularnie chodzę na stadion Wisły Kraków, no i też no, miałem okazję widzieć ten pusty sektor, no i gdzieś tam cały czas kibiców Wisły Kraków, powiedziałbym, dotykają echa tego skandalu, bo mówimy tu historii podobnej, jak chociażby kilka tygodni temu w Alkmaar, gdzie kibice Legii spotkali się z dużym ostracyzmem, natomiast mówimy tutaj o takiej lokalnej wojence, gdzie faktycznie no, kibice jednego klubu są niejako odcinani. Pocieszający może być fakt, że mecz 1-16 finału Pucharu Polski między Wisłą Kraków a Polonią Warszawa odbędzie się z udziałem kibiców czarnych koszul. Polonia zresztą wystosowała taki komunikat, że nie interesuje ją ten bojkot ze strony Legii Warszawa. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości, zamówiliśmy bilety na mecz pucharowy z Wisłą Kraków. Nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy nie wspierać naszych zawodników w tym meczu wyjazdowym. Czytamy we fragmencie we wpisie na Facebooku Polonii Warszawa. W świetle prawa takie, powiedziałbym, uniemożliwianie uczestnictwa kibicom Wisły Kraków w meczach wyjazdowych, czy też brak przyjazdu na mecz na Stadion Białej Gwiazdy jest teoretycznie dozwolone. Kluby, które nie wyrażają takiej zgody, powołują się na uchwałę z dnia 12 lipca 2019 roku zarządu PZPN, która w sytuacjach spodziewanego zagrożenia bezpieczeństwa pozwala faktycznie gospodarzowi nie przyjmować kibiców gości. Natomiast co warto podkreślenia, no ta sytuacja ma taki smak, czy właściwie odbicia tej sytuacji z dnia 5 sierpnia i nie mówimy tutaj o jakimś takim domniemanym zagrożeniu, tylko po prostu braku umożliwienia uczestnictwa kibicom Wisły Kraków w meczach wyjazdowych. Z obozu Wisły Kraków też płyną takie, powiedziałbym, komunikaty niezrozumienia, bo sama Wisła Kraków, a konkretnie rzecznik klubu Karolina Kawula w rozmowie z TVP Sport informowała, że otrzymaliśmy oficjalne pismo od klubów, które uzasadniły swoją decyzję, w związku z czym musieliśmy zaakceptować taki stan rzeczy. Oczywiście pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami organizatorów meczu. Mamy jednak nadzieję, że brak naszych kibiców na wyjazdach nie stanie się normą, gdyż każdy zespół, jeśli tylko przepisy czy warunki na to pozwalają, ma prawo być wspierany przez swoich kibiców.
No i tutaj faktycznie pojawia się problem, bo jak sobie popatrzymy na wszystkie mecze Wisły Kraków w tym sezonie, licząc zarówno Ligę, jak i Puchar Polski, to na wszystkie 14 spotkań ledwie jedno odbyło się w takim, powiedziałbym, zdrowym klimacie piłkarskiego święta. Mówimy o historii, kiedy byli obecni zarówno kibice gości, jak i gospodarze. Tak tylko przypomnijmy, że dwa pierwsze mecze, a więc z Górnikiem Łęczna, a także z Polonią Warszawa, które odbyły się na wyjeździe z perspektywy Wisły Kraków, były bez kibiców gości. Wiązało się to z tymi wydarzeniami z meczu barażowego między Wisłą a Puszczą Niepołomice jeszcze w minionym sezonie. Natomiast później pamiętam jedyny taki, powiedziałbym, zdrowy mecz ze Stalą Rzeszów, bezbramkowy remis, kiedy pożegnano Kubę Błaszczykowskiego, komplet widzów na trybunach, no i generalnie fajnie się ten mecz oglądało. Natomiast później wydarzenia w Radłowie, no i echa tego skandalu, a więc brak albo kibiców gości na meczach domowych Wisły Kraków, albo brak możliwości uczestnictwa kibicom Wisły w meczach wyjazdowych. Poza tym spotkaniem 7 listopada z Polonią Warszawa, gdzie mają być obecni kibice gości, następnym takim, powiedziałbym, zdrowym spotkaniem Wisły Kraków ma być konfrontacja na początku grudnia w Niecieczy. Termalika jest, powiedzmy, zaprzyjaźnionym klubem Wisły Kraków, no i tam, jak informuje zresztą Gazeta Krakowska, nie ma być podobno żadnych problemów. Zobaczymy jednak, czy PZPN coś z tym faktycznie zrobi, żeby, tak jak mówiła to rzecznik klubu, Karolina Kawula, nie stało się to taką dziwną, niebezpieczną normą, bo jak dotąd to obserwujemy, a więc przywołane statystyki, 13 na 14 spotkań odbyło się bez albo kibiców gości, albo udziału kibiców Wisły Kraków. Futbol znał różne historie, natomiast liczę na to, że ta dziwna, taka, powiedziałbym, unia solidaryzująca versus kibice Wisły Kraków zostanie przerwana i wkrótce rzeczywiście fani Białej Gwiazdy będą mogli uczestniczyć w ich spotkaniach, bo nawet piłkarze, którzy byli pytani o to po ostatnich meczach, mówią, że to rzeczywiście jest problem, że to nie jest sytuacja normalna i lepiej by się oczywiście grało, gdyby byli kibice Wisły obecni na tych stadionach. Z drugiej jednak strony też fajnie było oglądać mecze Wisły Kraków, która, umówmy się, ma jeden z ładniejszych obiektów w całej Fortuna pierwszej lidze, no i gdyby ten sektor gości był wypełniony, no bo jest to, powiedziałbym, marnowanie pustej przestrzeni, uniemożliwianie kibiców też gości uczestnictwie w wyjeździe do Krakowa w meczu z Wisłą Kraków, która, umówmy się, no budzi naprawdę duże emocje i każdy wyjazd do Krakowa z perspektywy kibiców rywali jest naprawdę dużym przeżyciem, więc myślę, że to jest po prostu zabieranie kibicom gości pewnych takich zdrowych możliwości kibicowania, także naprawdę wierzę, że to się wkrótce skończy, natomiast jak będzie, oczywiście zobaczymy. Mówiąc szczerze, czekam na wyjaśnienia w tej sprawie i też na zakończenie tej dziwnej, nieprzyjemnej, takiej chyba nawet toksycznej sagi, bo jest to nieprzyjemne zarówno jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, jak i z perspektywy też innych, bo jestem przekonany, że wielu kibiców chciałoby, tak jak powiedziałem zresztą, po prostu do Krakowa przyjechać na mecz, obejrzeć spotkanie Wisły Kraków z drużyną rywali, bo ten stadion naprawdę imponuje, zwłaszcza kiedy jest komplet, bo to naprawdę wszystko fajnie pulsuje, no i myślę, że zabieranie kibicom możliwości uczestnictwa w takim święcie jest po prostu dużym świństwem. Na samym końcu oczywiście zachęcam do komentarzy pod filmem, dajcie też subskrypcję, to jest ten czerwony guzik pod materiałem, nie zapomnijcie także o lajku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.